Akurat w dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana 17:11b-19 jest napisane: w czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniosłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowa, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. I ja te słowa interpretuję w ten sposób, że tutaj jest naprawdę mnóstwo mądrych cytatów. Po pierwsze, Jezus pokazuje, że nas ukochał i umiłował z całej siły i pragnie, abyśmy radowali się i mieli pełnię radości, dlatego On sam ginie za nas. I naprawdę powinniśmy Mu być za to maksymalnie wdzięczni i znajdywać czas na modlitwę z Nim, na rozmowę. Tutaj też Jezus porusza kwestię, że został On znienawidzony, dlatego że jest nie ze świata. Tak i 12 apostołów zostało znienawidzonych. Jezus też nas ostrzega, że my też możemy dostać hejt od osób, które były skrzywdzone, które mają jakieś rany niezaleczone i dlatego na przykład hejtują, mówią źle o naszej religii albo w jakichś kłótniach, sporach poruszają kwestię wiary. Nie powinniśmy się tym za mocno przyjmować, tylko pokazać tej osobie, jaką radość otrzymujemy i jakie cuda przeżyliśmy, dawać własne świadectwa i postarać się, żeby ta osoba też poczuła miłość Boga. I powinniśmy pokazywać jej właśnie tą radość. Jezus tutaj nas namawia, żebyśmy byli jak Jego uczniowie, mimo że będzie ciężko. To nie powinniśmy stawać w miejscu, tylko postarać się przynajmniej jednej osobie pokazać naszą wiarę i radość, którą otrzymujemy. Jezus sam nam pokazał,